Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym porównać fotowoltaikę ustawioną na południe z fotowoltaiką wschód-zachód. Myślę, że będziecie zaskoczeni wynikami, bo i ja byłem zaskoczony. Jak zwykle zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału i oczywiście łapeczek. No i oczywiście zapraszam na odcinek. W dzisiejszym odcinku porównam cztery instalacje. Jedną moją, która właśnie była w tej chwili widoczna. Drugą tą, którą w tej chwili widzicie. Jest to dom mojego sąsiada Pawła. Oraz jeszcze dwie instalacje. Jedną sylwka, która jest oddalona ode mnie o jakieś 800 metrów, może kilometr. I Jakuba, który jest ode mnie oddalony również o jakieś 800 metrów, tylko troszkę w drugą stronę. Wszystkie instalacje poza moją są ustawione na wschód i zachód. Porównanie zrobiłem w sposób taki, że poprosiłem moich sąsiadów, aby poprzesłali mi informacje od 11 do 15 maja bieżącego roku. I po przesłaniu tych wszystkich informacji przeliczyłem instalacje w ten sposób, aby mieć informacje, ile kilowatogodzin zostało wyprodukowanych z jednego kilowatopika z każdej z tych instalacji, a wynik wygląda następująco. Instalacja sylwka jest oddalona ode mnie około 1 km i jej wielkość to jest 4,6 kilowatopika. 11 maja wyprodukowała z jednej kilowatogodziny na kilowatopik 5,39. A moja instalacja ustawiona w kierunku południowym wyprodukowała 6,76. 12 maja 5,08 instalacja sylwka, 6,78 moja instalacja. 13 maja 5,34 moja instalacja, 6,83 kWh na kilowatopik wyprodukowała moja instalacja. Z moich wyliczeń z tych trzech dni wyszło, że różnica między moją instalacją jest w granicach 20, nawet do 30% produkcji. Nieopodal mnie, około 600, może do 800 metrów, mieszka mój sąsiad Jakub, który ma swoją instalację, a właściwie jego panele są ustawione na wschód, zachód. I jego instalacja 11 maja wyprodukowała 6,15 kWh na kilowatopik, gdzie moja instalacja wyprodukowała 6,76. 12 maja 6,08 instalacja Jakuba do mojej 6,78 i 13 maja 6,33 kWh na kilowatopik, a moja 6,83 kWh na kilowatopik. Różnica w tym przypadku wyszła w granicach 10-12%. A w sąsiedztwie mojej instalacji, którą widać po prawej stronie, mieszka mój sąsiad Paweł. Jego instalacja również jest ustawiona na wschód-zachód. I jego instalacja 13 maja wyprodukowała 6,18 kWh na kilowatopik, gdzie moja 6,83. 14 maja 4,11 instalacja Pawła, gdzie moja 4,41. I 15 4,10 na 4,69 moja instalacja. Różnica w tym przypadku wyniosła 10-13%. Ta, myślę, jest taka najbardziej miarodajna, ponieważ ten sąsiad mieszka bardzo, bardzo blisko mnie. No i w zasadzie mamy to samo słońce, te same chmury i na tej podstawie możemy sobie tutaj określić, że mniej więcej w dni produkcyjne jest to w granicach 10, no powiedzmy do 15, maksymalnie 20%. Ale żeby porównać to tak do końca, spróbowaliśmy porównać jeszcze kilka miesięcy, czyli ten rok 2021. Niestety Jakub jeszcze wtedy nie miał instalacji, dlatego jego instalacja nie będzie brana pod uwagę, ponieważ Jakub w zasadzie zaczął produkować. Ale za to mamy dane od Pawła, mojego sąsiada najbliższego.
i od Sylwka, który jest oddalony mniej więcej 800 do kilometra ode mnie. Spójrzcie na te dane. W 2021 roku, czyli od 1 stycznia do 15 maja tego roku, instalacja o mocy 15,11 kW Pawła wyprodukowała 241 kWh z 1 kWh, gdzie moja wyprodukowała 324 kWh z 1 kWh. Różnica wyszła 35%. Z czego wynika ta różnica? No ta różnica w tym przypadku moim zdaniem wynikała będzie z tego, że w tym roku zima była troszkę śnieżna. Jak ja swoją instalację odśnieżałem, to niestety Paweł nie mógł odśnieżać swojej instalacji. No i w ten sposób styczeń, luty, marzec, no i pewnie tam początek kwietnia, wtedy kiedy jeszcze te śniegi jakoś tam padały, moja instalacja produkowała, a Pawła instalacja niestety nie produkowała wtedy energii. Natomiast instalacja Sylwka o mocy 4,6 kWh w 2021 roku od stycznia do 15 maja wyprodukowała 205 kWh z 1 kWh, gdzie moja instalacja wyprodukowała 324 kWh z kWh i w ten sposób wyszło około 50, nawet do 60% różnicy. Z czego wynika różnica u Sylwka? Bo faktycznie jest spora. Dom Sylwka ma zamontowaną instalację wschód-zachód. W tej chwili obserwujemy połać zachodnią, a teraz ukazuje się nam naszym oczom połać wschodnia. Jak zauważacie pewnie w tej chwili, ta kukułka, która jest, i te panele dwa po prawej stronie nie mają optymalizatorów. I z tego prawdopodobnie wynika ta duża różnica, czyli ta połać wschodnia jest obcinana przez najniższy panel. To prawdopodobnie będzie poprawione, bo rozmawialiśmy już o tym z Sylwkiem. Sylwek ma wezwać swoich instalatorów i spróbuję to po prostu poprawić, bo ta różnica faktycznie jest spora. No i po tym teście, kochani, już wiecie, że powiem wam szczerze, że jestem trochę w szoku, że wschód-zachód do południa ma aż tak niewielką różnicę, bo prawdopodobnie po całym roku, gdybyśmy zrobili ten test pod koniec roku, czyli żeby wziąć cały rok produkcyjny i nieprodukcyjny, czyli od stycznia do grudnia, wyszłoby, że ta różnica byłaby na poziomie 15, no może do 30%, czyli nie jest tak najgorzej. Ja myślałem, że to będzie zdecydowanie gorzej na niekorzyść wschód-zachód do południa, ale nie jest tak najgorzej, więc jeżeli ktoś myślał i rozważał temat zamontowania fotowoltaiki na swoim domu, a nie ma możliwości zamontowania na południe, no to moim zdaniem nie ma czego się obawiać, po prostu może od razu przemyśleć sobie taką sytuację, żeby zwiększyć ilość paneli. 1 maja do 1 sierpnia wyniki z instalacji wschód-zachód mogą być nawet, może nie lepsze, ale mogą być po prostu naprawdę dobre, ze względu na to, że słońce wschodzi wtedy z północnego wschodu, a zachodzi na południowym zachodzie, przez co jeżeli mamy instalację ustawioną centralnie na południe, no to przy wschodzie i przy zachodzie słońca ta instalacja nasza południowa będzie się budziła troszeczkę później, przez co instalacja wschód-zachód troszeczkę więcej naprodukuje energii w tym momencie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to oczywiście bardzo Cię proszę o pozostawienie komentarza, napisz, jak u Ciebie produkcja wyglądała. Zapraszam Cię oczywiście na grupę Pompa Ciepła i Fotowoltaika, Użytkownicy i Porady. Tam można się naprawdę bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jest tam też taki post przypięty na samej górze, w którym bardzo proszę, abyście mi podawali właśnie informacje odnośnie produkcji z różnych regionów Polski. Będę chciał zrobić takie porównanie. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, więc bardzo proszę, piszcie. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Życzę Wam dobrych produkcji, no i w końcu słonecznego lata, żeby nie było takiej lipy jak do tej pory. Dzięki i do usłyszenia.